przestawić. Ja się pytam, kto to tam jest? Proszę bardzo, już tam jest pani Szymbiera i zapraszamy do przodu. Są grzeczne na pokład. I zapraszamy. Zauważyliście tę najważniejszą, betlejemską. Chwalę wam za to, że poszliście za nią, szukając Jezusa, Mesjasza. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności wyczuć swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, czego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Czego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Wędrowaliście przez pustynie, stepy. Wędrowaliście gorące dni i zimne noce pośród zawiei i piaskowych burz. Może czasem przychodziła pokusa, aby zawrócić z trudnej drogi. Może ludzka słabość podpowiadała, po co wam to wszystko i jaki to ma sens? Może w nocy śniły wam się wygodne królewskie trony, ciepłe komnaty, stoły upinające się w pociężanym jadła. Pokusa zawracania w połowie drogi jest bardzo silną pokusą. Kacprze, Melchiorze, Baltazarze, brawo! Nikt z was nie zawrócił z obranej drogi. Nikt z was nie uległ słabościom ciała, nawet wtedy, gdy skrywa się na chwilę gwiazda. Zaprowadź mnie, narodził się, ustąpił na ziemię, narodził się. Pragniemy przede wszystkim uczyć się od was
dostojni monarchowie, o wy, trzej królowie, którzy poszli się za gwiazdą betlejemską, uczcie nas wędrować przez życie za gwiazdą światłej wiary. Wy, trzej królowie, którzy szukacie Jezusa, pozwólcie i nam odnaleźć Jezusa w Kościele, we wspólnocie wiary, w rodzinach, w naszym mieście, w oczach dziecka, chorych, samotnych, w każdym człowieku. Wy, trzej królowie, o których napisał Ewangelista, że wyruszyliście w drogę, wskazujcie i nam dobre drogi życia. Wy, trzej królowie, którzy weszliście do domu i zobaczyliście dziecię z Matką Jego Maryją, to pomóżcie i nam, abyśmy w naszych domach mogli zobaczyć i ciągle widzieć świętą rodzinę, wzór wszystkich rodzin. Syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Brawa! Przed nami teraz trzy sceny. Słuchajcie na początek naszego orszaku. Oni będą, słuchajcie, szukali miejsca, bo może spotkają gospodę, pasterzy. Przejdą przez bramę w końcu do naszej wierszowskiej szopy, ale znali to się. Kupiciel. Redemptoris hominis odkupi człowieka. Świat już od wielu wieków na Chrystusa czeka. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. Wyruszamy, aby oddać mu pokłon. Janie Pawle, a co nam radzisz? Wstańcie! Chodźmy do stajenki! I o to chodzi, słuchajcie! Andrzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Wrócili. Lej do kufli miód obficie i już barw nabiera życie. Nie ma szans na ziemi. Nic na lepsze się nie zmieni. Gdy na lepsze chcesz się zmieniać, zrób rachunek swojego sumienia. Nie chodź nigdzie do spowiedzi, bo wyśmieją cię sąsiedzi. Aby w bramę wejść do nieba, serce swe oczyścić trzeba. Na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Serducha oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego obok. Pracę sumiennie i mądrze, owiec swych nie stracę. Jeszcze Jan Paweł nam dopowie, co w tych górach brzmi. Co dla nas najważniejszego? Bardzo prosimy. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść w góry, pod prąd. Widzimy krzyż na Giewoncie, zakopane górale. Zaśpiewamy, co uwielbiał nasz kochany, wspaniały rodak. Syćko sewą zycą, to i owo. Sycko sewą zycym, to i owo.
a my wam zycymy, a my wam zycymy szczęścia zdrowia. Wszyscy razem! A my wam zycymy, a my wam zycymy szczęścia zdrowia. Kiedy staną z nami przy Giewoncie, kiedy staną z nami przy Giewoncie. Sami zacznij się weselić. Przekroczyłeś próg nadziei. Drogi aniele, dziękujemy ci za piękne wskazówki. My możemy pęty palić, witać ludzi przechodami. Herbatę. Widzę także tutaj
Pana posła, zdaje się, że Pana replika cieszy się z obecności bardzo, bardzo wielu osób. To są osoby, które ja zauważyłem i myślę, że jest ich o wiele więcej. Wam wszystkim, którzy dzisiaj przyszliście się pokłonić. Pokój ludziom głoszą duchy światłości, jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam powierzeli i ujrzeli. Skoro jestem przy głosie, tam na scenie jest fantastyczni są ludzie. Tam jest Kuba, tam jest jego brat, tam są koledzy, słuchajcie, przepraszam, że dopiero teraz. Ale jeśli mnie słyszycie i nas słyszycie, dziękujemy za nagłośnienie sceny. Jak zawsze pełna profeska. Byśmy tam pobierzeli i ujrzeli. Hej, kolenda! Hej! Hejże, Ino! Ino! Narodził się! Maria powiedziała. Pięknie. Troszeczkę to, aha, no tak, samochód, niech przejeżdżają samochody. Słuchajmy, naprawdę, słuchajmy się trochę straży. Oni wiedzą, znają się na tym. Ochotnicza straż pożarna także.